Andrzej Dobosz, felietonista, współtwórca środowisk kulturalnych w powojennej Polsce. Uczestnik spotkań przy stoliku Antoniego Słonimskiego, doktorant Leszka Kołakowskiego i przyjaciel Jana Józefa Lipskiego. W Warszawie było pewnie wtedy wiele kawiarni, ale naprawdę ważna była akurat tylko jedna. W 50 roku Lajkonik. Ja przechodząc przez plac Krzyży po rannych wizytach w Muzeum Narodowym, po prostu siadłem i zamówiłem kawę i zacząłem słuchać. Tam pierwszy raz zobaczyłem Leopolda Tyrmonda. W Lajkoniku bywali przede wszystkim plastycy i architekci. Najzabawniejszą postacią był Henryk Tomaszewski, autor plakatów, profesor Akademii Sztuk Pięknych. Był żywiołem dowcipu sytuacyjnego. To nie były anegdoty. On jakimś ruchem ręki, zasłonięciem, nagłym wstaniem i zrobieniem dwóch kroków, żeby siąść na prawo, wywoływał salwy śmiechu. Był uwielbiany przez swoich studentów, przez wszystkich ludzi, którzy się z nim zetknęli. Eryk Lipiński był taki miły konformista, który dbał, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. W rysunkach wyśmiewał postacie fikcyjnych ziemian albo amerykańskich imperialistów. Architekci nie traktowali tego na serio. Wszystko było zabawowe. Z architektów był Zbigniew Karpiński, autor późniejszej ściany wschodniej i rotundy, ojciec Jakuba, Wojtka i Marka. I Jerzy Hryniewiecki, bardzo wspaniały architekt od pierwszego stadionu dziesięciolecia supermarketu przy Placu Unii, na którego wykłady na Wydziale Architektury chodziłem z wielką przyjemnością. W Lajkoniku też bywali malarze, Aleksander Kobzdej. Jest tam przedstawiony na przykład Antoni Słonimski wsiadający do dorożki. Słonimski zaczął bywać w Lajkoniku w 1951 roku. Przychodził też zaprzyjaźniony z nim Stanisław Lorenz, dyrektor Muzeum Narodowego, który miał niedaleko, i taka barwna postać warszawska Czajka. I Czajka, która miała posadę w Muzeum Narodowym, na widok zbliżającego się Lorenza wchodziła pod stolik, ukrywając swoją absencję w pracy.